Cześć moi drodzy, dziś wracam do Was ze sprawą, którą zajmowałam się jakiś czas temu i przedstawiłam Wam ją w odcinku o Jerzym Nesierowskim. Tamten odcinek bardzo przykuł Waszą uwagę, dlatego dziś wracam do Was z odcinkiem z cyklu Mroczne historie show biznesu. Jerzy Nesierowski, aktor, był zamieszany w liczne kradzieże. Ostatecznie do więzienia trafił za morderstwo, a wraz z nim, jak wtedy przekonywał aktor, jego nastoletni kochanek, na którego na dodatek sam doniósł policji. Dziś chciałam Wam tę sprawę przypomnieć, ale opowiedzieć ją z zupełnie innej perspektywy, ponieważ odezwał się do mnie ten właśnie kilkunastolatek, który trafił do więzienia przez Jerzego Nesierowskiego i który przekonuje, że jest niewinny. Czy to możliwe, że nastoletnia osoba trafiła do więzienia na długie lata niesłusznie? Andrzej Rukuszewicz, bo o nim mowa, przekonuje, że tak, przedstawia nawet na to dowody i wydał na ten temat książkę. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, zapraszam do oglądania. Całą sprawę z perspektywy, z jakiej najczęściej opisują ją media, opowiedziałam Wam w osobnym odcinku, znajdziecie go w karcie. Ale w skrócie Wam tutaj przypomnę, co w tym odcinku się znajduje. Jerzy Nesierowski zyskał opinię skandalisty po tym, jak na jaw wyszło, że włamywał się do domów i mieszkań znajomych, a skradzione łupy sprzedawał. Zajmował się także przemytem. Jak sam przekonywał, nie miał wyrzutów sumienia i otwarcie przyznawał po latach, że miał ciemną stronę i każdy człowiek ją ma, tylko nie każdy dopuszcza ją do głosu. Równie otwarcie przyznawał się także do tego, że jest gejem, a także opowiadał o swoich ex-kochankach. Na przykład o relacji ze znanym w środowisku aktorem Mieczysławem Gajdą. Panowie byli razem przez około 14 lat. Natomiast pod koniec lat 60. w życiu Nesierowskiego pojawił się nastolatek. 16-letni wtedy Andrzej Rukuszewicz. Jerzy Nesierowski sam opowiadał, że między nim a młodym chłopakiem wywiązał się romans. I prasa podchwyciła to, zgodnie pisząc, że faktycznie panowie mieli się ku sobie. Trudno się zresztą do końca dziwić, ponieważ było to pokłosie tego, co sam Nesierowski mówił. Określał ich nawet jako Bonnie i Clyde, podkreślając, że wspólne przestępstwa potęgowały ich uczucie. Jednak pan Andrzej Rukuszewicz po latach postanowił zabrać głos, zdementować co po niektóre rzeczy i zarzucić mediom, że te dość jednostronnie przyglądały się sprawie i nigdy nie zainteresowały się, jak wygląda to z drugiej strony. Z jego perspektywy przedstawiane przez lata wersje wydarzeń niewiele mają wspólnego z prawdą, a zaprzecza przede wszystkim dwóm faktom. Tym, że był w związku z aktorem, a także, że jest mordercą. Z Nesierowskim poznałem się przez kolegę, zaprzyjaźniłem, sprowadzaliśmy tusz, końcówki i rurki do długopisów i zabawki, wyznawał. Ja organizowałem dewizy, ale nigdy nie byliśmy parą, choć czynił Nesierowski takie podchody, co stwarzało zgrzyty. Nie jestem gejem, nie pasowało mi to. I pan Andrzej bardzo zdecydowanie podkreśla, że nie miał kontaktów z mężczyznami. Był już wtedy związany z kobietą. Jednak ta miała przeszkadzać Nesierowskiemu, który ponoć czynił wszystko, by wyeliminować kobietę pana Andrzeja i by został on wolnym człowiekiem. Jednak, tak jak wam powiedziałam, w prawie wszystkich mediach przeczytacie, że panowie byli kochankami, a na dodatek pan Andrzej miał regularny konflikt z prawem. Pan Andrzej, wspominając tamte czasy, mówi, że to, jaki wizerunek zbudowały mu media, daleko odbiega od tego, jak on wspomina siebie jako nastolatka. Nie byłem ani złodziejem, ani złodziejaszkiem, jak jestem określany w artykułach. Byłem normalnym chłopakiem z gitarą, chodzącym z głową w chmurach. Grałem, śpiewałem, handlowałem, pracowałem. W klubokawiarni Uśmiech na Placu Konstytucji wielokrotnie byłem nagradzany za pierwsze miejsce brawami publiczności, na imprezach Mikrofon dla Wszystkich, gdzie na serwetkach pisało się teksty piosenek. W Krokodylu na Górze produkowałem się dla znajomych na fortepianie, pianinie, wspomina pan Andrzej. I dodaje też, że to, że wplątał się w konflikt z prawem, jest również pokłosiem znajomości z aktorem, a nawet z aktorami, bo według niego winna temu jest intryga uknuta przez kochanka Nesierowskiego, Mieczysława Gajdę, który był zazdrosny z kolei o to, z jakim zainteresowaniem obdarza młodego chłopaka jego partner. Według autora książki winę ponosi intryga, którą uknął Mieczysław Gajda,
Był zazdrosny o partnera, jednak pan Andrzej podkreśla, że nie było o co, gdyż nie był gejem i z Nasierowskim łączyły go jedynie koleżeńskie relacje. Pan Andrzej przekonuje nawet, że Mieczysław Gajda coś gdzieś podrzucił, przez co on trafił do więzienia na kilkanaście dni. I Mieczysław Gajda zrobił to po to, żeby odegrać się na obiekcie westchnień swojego narzeczonego, podczas gdy ten postanowił uwieść dziewczynę pana Andrzeja, żeby ją wyeliminować. Och, przyznacie, że to dość skomplikowane, sama troszkę musiałam nad tym pogłówkować. Ale za to ta intryga szybko miała im się wymknąć spod kontroli i obrócić przeciwko nim. Milicja aresztowała Nasierowskiego z donosu Mieczysława Gajdy, który podłożył do łazienki Nasierowskiego zegarek. W tym czasie aktorzy Gajda z Nasierowskim byli skłóceni. Gajda ukradł z mieszkania Nasierowskiego wiele cennych dóbr, jak obrazy. Gajda powiedział, że odda obrazy, odda wszystkie, pod warunkiem zerwania ze mną znajomości. Nasierowskiemu ma się udać odbicie dziewczyny pana Andrzeja. W trakcie mojego aresztu z donosu Gajdy w marcu 1972 roku Marta dzwoni do Nasierowskiego z zapytaniem o mój los. Ten mówi, że sprawa nie na telefon, żeby przyszła do niego. Marta przychodzi do mieszkania i ten uwodzi ją. Kończą dopytywanie w łóżku. Tego nie mogę im wybaczyć i postanawiam zakończyć obie znajomości. I z nim, i z nią. Pan Andrzej wyjeżdża do Zakopanego, aby przeżyć zawód miłosny. Tam poznaje dziewczynę. Odwiedza go jednak Nasierowski, a Gajda uważa, że obietnica o zerwaniu młodym według niego kochankiem kontaktów została między nimi zerwana i chce się zemścić. Gajda miał urojenia. Widywał mnie w Warszawie, podczas gdy ja byłem w Zakopanem. Tak więc Gajda umówił się z milicją, że wskaże dowód włamania do ich przyjaciółki, Miry Grelichowskiej. Jednak najpierw musi sprawdzić i zobaczyć się z Nasierowskim. Przyszedł do mieszkania, podłożył zegarek w łazience, powiedział Nasierowskiemu, że za chwilę aresztuje go milicja za włamanie do Grelichowskiej i jedynym rozwiązaniem jest przerzucenie na mnie sprawstwa, wsadzenie mnie za kratki, a oni wrócą do siebie. Nasierowski odmówił, za chwilę jednak został aresztowany. Milicja pozyskała zegarek, który był własnością, podobno, Miry Grelichowskiej, aktorki ich przyjaciółki. Na komendzie przy ulicy Żytniej Gajda odwiedza Nasierowskiego, namawia, aby wszystkim obciążyć mnie. Jednak milicja nagrywa zwierzenie Nasierowskiego z Gajdą, jak zmawiają się, aby jednak mnie wrobić w swoje włamania czy inne złodziejstwa. Nasierowski ma paszport w szufladzie, co w tamtych czasach oznaczało możliwość natychmiastowego wyjazdu z kraju, a nie ubieganie się o możliwość wyjazdu. Tak więc Nasierowski robi deal z milicją. On wskaże prawdziwego sprawcę zabójstwa, za co wyjdzie na wolność. Nie uwierzyli mu. Dlaczego? Oni wiedzieli, że Nasierowski kłamie, przekonuje Andrzej Rukuszewicz. Na dodatek potwierdza, że jego zdaniem Nasierowski faktycznie był w mieszkaniu Miry Grelichowskiej i to on zabrał jej kosztowności. Gosposia Grelichowskiej rozpoznała, skąd znany jej głos, jakiegoś aktora. Tak więc Nasierowski to cwany lis, próbujący tworzyć jakąś romantyczną story, a prawda była taka, że kuzynka czy siostra wyjechała do Włoch i zostawiła mu klucze. Nasierowski klucze dorobił, przywiozła złoto, więc Nasierowski poszedł jak do swojego domu i ukradł jej złoto. Grelichowska była przyjaciółką Gajdy i Nasierowskiego. Bywali u niej i ona pokazała im złote monety, które przy nich chowała do szuflady, więc ukradli jej. Nasierowski próbuje ostatniej sztuczki. Wiem, kto zabił Annę Wujek. Tamci są niewinni. Milicjant obiecuje mu wstawiennictwo u prokurator, że z pewnością wyjdzie z aresztu. Podpuszczają go. Chcą poznać, co ma do powiedzenia. I Nasierowski opowiada i mówi, że to ja mu miałem opowiedzieć. I wtedy właśnie wskazał pana Andrzeja, między innymi. Nie przypuszczał jednak, że sytuacja obróci się przeciwko niemu. Sam został oskarżony o nadzorowanie operacji, natomiast o jej wykonanie oskarżono Andrzeja Rukuszewicza oraz znajomego. A wszystkie poszlaki prezentowane podczas dochodzenia miały wskazywać, że kobieta udusiła się przez bardzo brutalne zakneblowanie.
Na komendzie dzielnicowej milicji obywatelskiej Warszawa Wola Jerzy doniósł na Andrzeja Rukuszewicza jako winnego zabójstwa Anny Wujek, a półtora roku później sam został oskarżony jako ten, który był odpowiedzialny za napad i śmierć. Jerzy Nasierowski i Andrzej Rukuszewicz zostali skazani na 25 lat pozbawienia wolności. Aktor opuścił więzienie w 1983 roku. 19-letni wówczas Rukuszewicz wyszedł na wolność po 9,5 roku. W swojej książce Zdrada, idiota i mafia Rukuszewicz, pseudonim Andreas, opisuje kulisy głośnego zabójstwa PRL-u i rozprawia się, jak sam przekonuje, z intrygą aktorów kochanków, czyli Nasierowskiego i Gajdy. Postanowiłem opowiedzieć Tobie moją historię. Oparta jest na faktach. To, co tu piszę, wydarzyło się naprawdę. Myślałem, tak jak Ty, że jestem taki mądry. Byłem niestety naiwnym dzieciakiem. Miałem 19 lat, kiedy mnie aresztowano. Oskarżono o zabójstwo. Żądano kary śmierci, czytamy w książce. A pan Andrzej przekonuje, że jest osobą niewinną i w więzieniu spędził wiele lat niesłusznie. Na dodatek w książce przedstawia na to dowody. Nie mógł być sprawcą zbrodni i według niego milicja miała o tym wiedzieć. Nigdy nie byłem w mieszkaniu Anny Wujek, ani też z całą historią nie mam żadnego związku poza takim, że zostałem w tą sprawę wrobiony. Anna Wujek mieszkała w Śródmieściu, na Pradze mieszkała jej siostra, siostrzeniec, których odwiedzała w dniu 24 stycznia 1971 roku, mówiąc, że sprzedała pałac za kilkadziesiąt tysięcy złotych i ma dla siostrzeńca sweter i czeka, żeby przyjechał. Tego samego dnia po odwiedzinach Ferajna Chłopaków pojechała z Pragi na napad do ciotki Anny Wujek i udusili ją. W książce przytaczam materiały ze śledztwa i eksperymentu karno-procesowego, w którym pokazany jest przebieg napadu. Nikt z dziennikarzy opisujących sprawę, z adwokatów, sędziów nie zauważył, że na Denata nie można dokonać napadu z powodu uprzedniej śmierci tegoż Denata. Po co dokonano tej manipulacji? Po to, aby nagłówki gazet trąbiły o aktorach uwikłanych w napady rabunkowe i morderstwo, aby trąbiły o aferze kryminalno-obyczajowej świata artystycznego i po to, aby oficerowie śledczy SB, MSW otrzymali specjalne awanse, premie i zaszczyty. Pan Andrzej w książce opisuje także, jak wyglądała jego walka o sprawiedliwość. Siedziałem w więzieniu prawie 10 lat. Po 9,5 roku więzienia znalazłem dokument, który wykluczał mnie z tej sprawy i podważył ustalenia śledczych. Do więzienia nie wróciłem. Przez blisko 10 lat prowadziłem nieludzką walkę, zarówno o przetrwanie, jak i też o udowodnienie swojej niewinności. Dzisiaj nikomu w nic nie wierzę. Każdy urzędowy dokument należy czytać po 10 razy, łącznie z numerem telefonu i faksu. Powtarzałem to sobie zawsze, ale i tak robię błędy. Życie nauczyło mnie, że nie ma przyjaciół. Są przyjaciele, ale jest to bardzo rzadkie i zmienne i tylko na jakiś czas, wyznaje w swojej książce pan Andrzej. Natomiast to, że kobieta miała nie żyć w momencie napadu, potwierdza protokołami skrajnych granic śmierci Wydziału Kryminalistyki KSMO, sekcją zwłok Akademii Medycznej w Warszawie. Pan Andrzej po opuszczeniu więzienia w 1981 roku założył rodzinę. Doczekał się trójki dorosłych dzieci. Przez jakiś czas mieszkał na emigracji, a teraz mieszka w Polsce i prowadzi biznes. Importuje okulary, oprawki. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tej sprawy, a szczególnie na temat tego, jak widzi ją Andrzej Rukuszewicz, czyli osoba zamieszana w jedną z najgłośniejszych kryminalnych spraw PRL, zapraszam Was do zapoznania się z książką Zdrada, idiota i mafia. Mieczysław Gajda już nie żyje. Został pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Jerzy Nasierowski, jak Wam powiedziałam, nie odsiedział pełnej kary. Dzięki osobistemu wstawiennictwu Romana Bratnego wyszedł na wolność w 1982 roku i do dzisiaj zdarza mu się pracować w zawodzie. Również wydał książkę na temat tej sprawy. Więcej na temat tej książki znajdziecie, tak jak Wam powiedziałam, w poprzednim odcinku. Możecie sobie zestawić te dwa rzuty na tę całą sytuację. Bo jedno jest pewne, mimo że minęło tak wiele lat, nadal ta sprawa budzi bardzo wielkie zainteresowanie. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie, że możecie oglądać moje odcinki 3 razy w tygodniu, więc zapraszam do tego, żebyście śledzili mój kanał i pamiętajcie, że jeżeli cykl Roczne historie show biznesu Wam
się podoba, to proponujcie, o jakiej sprawie chcielibyście, bym tutaj opowiedziała. Oczywiście muszą to być sprawy związane ze środowiskiem showbiz, polskim czy zagranicznym, to już mniejsza, najważniejsze, żeby to była po prostu sprawa ciekawa, więc jeżeli będziecie chcieli mi pomóc w researchu, nie krępujcie się. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!